Poza najkrótszym filmem w historii tego kanału, chyba, przynajmniej merytorycznym, jeszcze zrobię krótki raport. Nadal działam w kierunku tego, żeby Dom na Święta przeszedł już, doszedł już do stanu, który mnie usatysfakcjonuje. Na razie nadal nie za dobrze. W związku z tym trochę jest mnie mniej na kanale. Druga sprawa. Intensywnie toczy się kwestia zbiórki i towarowania sklepu. I cóż, dopinam tematy, które się zaczęły w zeszłym roku i funkcjonowały tak, jak funkcjonowały. Więc to też jest dla mnie ważne. Zaczęły nam wychodzić ekorepetycje. Całkiem nieźle się to sprawdza, w związku z czym zachęcam, jeśli jeszcze ktoś ma ochotę zostać wolontariuszem w ekorepetycjach, to jest potrzebny język polski. Boże, czemu ja mam zawsze poczochrane brwi? Jak mnie to denerwuje? Język polski, matematyka. I w sumie to, jeśli jakieś dzieciaki potrzebują korepetycji, no to tak, sprawdziliśmy, że korepetycje nie są złym rozwiązaniem. Jeśli będzie więcej osób do nich, to ewentualnie po prostu pomyślimy nad innym rozwiązaniem niż rozmowa przez Messenger, na przykład nad streamem. Więc też się można zgłaszać. Tak jak mówię, na teraz jest potrzebny jeszcze ktoś od matematyki i od polskiego. I pewnie od angielskiego jeszcze z jedna osoba się przyda, jedna jest. Ważne jest udostępnienie sklepu, ważne jest udostępnienie reklamy z moim sklepem, ważne jest w sensie z bonami w ramach prezentów, ważne jest udostępnianie zbiórki, bo to słabo idzie. Na święta ktoś się do nas zapowiada, więc jeśli jeszcze ktoś ma ochotę spędzić tutaj święta, to jak najbardziej zapraszam. W związku z tym, że się jakieś wizyty mogą przedłużyć, to ja nie wiem, czy ja pójdę na Sylwestra. Chciałam iść w Warszawie do klubu, ale możliwe, że to tutaj się stanie Sylwester, więc jakby ktoś z Was jeszcze miał ochotę, to się odzywajcie, żebyśmy sobie mogli wcześniej zdecydować, co robimy. Ogólnie wychodzi na to, że się zrobi zimowy obóz pracy chyba. Bo teraz przed świętami przyjeżdża jedna osoba, po świętach przyjeżdża druga, potem w styczniu przyjeżdża Dagmara z dzieciakami i Bernadeta. Więc mimo, że nie będzie się tu spało tak łatwo jak w lato, gdzie można było się walnąć po prostu na trawie, to jakoś sobie damy radę, więc jeśli ktoś z Was ma jeszcze jakiś taki pomysł, żeby przyjechać, to tak jak mówię, odzywajcie się. Dobra, nie wiem. Dziękuję.